Cześć wszystkim, Kaktus McCoy 2. Odcinek kolejny. Maraton numer 2. Drugi numer maraton 600 i w tym oto odcinku czwartym z Kaktusa McCoya zrobimy na wszystkie levele, które nam zostały i od następnego odcinka już będziemy robić sobie challenge. A następne odcinki z Kaktusa McCoya, czyli jutro, to już będą odcinki na live. Tak się losuje, że jutro już będą live'owane odcinki z Kaktusa. To przechodzimy do gry i robimy 10 level. Podejrzewam, że może mnie trochę za słabo słychać. Jeżeli tak jest, to musicie sobie trochę podgłośnić głośniki. Ja nie wiem, dlaczego tak cicho jest nagle, a wcześniej było głośniej. OBS coś mi zaczął wykręcać numery z tym głosem. Ok, przechodzimy lewek. Level 10 to ma te swoje strzałki i już jesteśmy po pokonaniu tej trasy, gdzie strzałkami trzeba. Oczywiście chcę strzałkami porozmawiać, nie? Też chcę strzałki wymasterować. Tylko nie tak od razu. I tam będę te obijał, potem ich będę strzałkami wykańczał. Przecież nie będę po prostu. Tak cicho mnie słychać. Jeżeli faktycznie tak jest, no to nie mogę nic z tym zrobić. Strzałkami w górę rzucać nie mogę. Ostatnia strzałka, jeszcze je gościa nie rozwaliła. Sprzątamy ludzi. Rąbiemy was. Bijamy kulkami. No, tam jeden tym został. To niech sobie już żyje, nie będzie po niego wracać. Kuszy nie miałem. Miałem kuszę. Możemy sobie zejść na dół. Gatlingana uzyskałem. Ciebie potniemy trochę. Aha, kutlasy są do cięcia roślin. Tak. Co dalej? Kolejny etap w levelu 10, czyli już etap drugi. Ok, zdążyłem jeszcze wskoczyć, zanim się schowało. O, utrzymało mnie na sobie. Nie spadłem, jak wylądowałem na klocek niżej. O, tutaj już się schowało. Na czas nie wszedłem. To ma trochę głośną muzę, więc jeżeli... Trochę mnie zagłusza, ale to trudno. Jest ciekawe, że mogę jakby przekazać broń bez jej jakby używania. Jakby się podległy. Jeszcze ząbkami. To się wyczerpuje. Siła w tej broni. To pamiętam, że trzeba było rakietą uciekać w łatkę flighta. Aha, trzeba było ludzi 12 zabić tym
łapką. Jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, to już mamy jedną gwiazdkę zrobioną. Grubasek. Tam dosyć mocny był. Strzałkami atakował, tylko piłeczkami. Rozwalone? Kilka piłeczek trzeba wrzucić, żeby ich pokonać. A, rakieta zdrowia leci. Uga, do czegoś też to było. To nawet go podbijało. Więc pozbieramy te monetki. Makana, niech będzie makana. Chciałem strzałki, ale może być i makana. No, idealnie się wszystkie strzałki przede mną chowały. Nie strzałki. Kodze się idealnie wszystkie przede mną chowały. Ale i tak. Musiałem je jeszcze raz pokonywać. Przy okazji to życia straciłem. Rozwaliło mnie. Trzeciego. Tak jest, ciągnęło. Jeden z ośmiu. Serio? No tak, ale nie policzyło go. Nie policzyło go jako trafionego z rakiety. A ten z góry to ja nie wiem, skąd on się wziął. Widzieliście? Jak ktoś zwrócił uwagę, to jeden gościu sparł z góry. Nie wiem, skąd on się to wziął, ale on sparł sam. Okej. Rewolwer. I lecimy dalej. O! Już jest walka, nie? Za dużo mam ochotę na używanie pistoletu. Pistolet mogę używać, ale nie na walce z gościami. O, rozwalony? To chyba przeze mnie jest rakieta. Poszedłem. Skrzynka otwarta i do tyłu. O. 50 combo trzeba będzie tu nabyć. No dobra. Piąty level teraz. O. Zaraz przejdziemy do levelu 11. Cześć wszystkim, Kaktus Makko i 2 odcinek. Kolejny w sumie kontynuacja. Były level 10 zrobiliśmy, przed chwilą się jeszcze raz zwolnili tam. I przechodzimy do level 11. Czyli się jeszcze raz zwolnili tam. Bo wyszedłem po level 10 do menu głównego. Czyli tutaj się zaczęło nowa, ale nie zaczęło. Tutaj widzę, że mamy jakąś nową broń, którą sobie oczywiście przygarniemy, żeby już była odblokowana. Okej. Okay. No. Chciałem monety, ale niestety one się utopiły w wodzie. Kolejną nową broń. Strzelamy do ciebie w plecy. No. W końcu trafiło. Bazooka już mieliśmy broń. Mieliśmy, więc byliśmy po raz drugi. Skyta już nie ma.
coś takiego. Więc teraz się pobawimy z Skype'a. Ja co chwilę zmieniam broń, bo chcę każdą się pobawić jak najwięcej. Zjeżdżamy na dół. No, poczekaj. Teraz mogę tu wskoczyć, tu mogę przeskoczyć i teraz wskoczyć tutaj. No tak, teraz jest trzecie to level 11, który dobrze pamiętam przez... Jaka to jest trudność? Nie, no dokładnie. No, jaka to jest trudność? Jak się wpadnie do wody, no to trzeba przejść cały świat od nowa. Uważamy, żeby nie wpaść w rakietę i żeby nie wpaść do wody. To jest to, o czym mówię, jak padnie się do wody, to trzeba przepłynąć aż tutaj. To akurat w kaktusie McCoyu pamiętam najbardziej. Tego raczej nie zapomnę. Jest tutaj. No, okej, tu. Do góry. Na linę. Przeszliśmy i teraz... No, już jest. Okej, to ja muszę wejść. Zabrał się.
ciężko nam atakować. Jeszcze level 12. Jeszcze. Ty level 12. Przeszła po porazie. No i od następnego odcinka przejdziemy do robienia challenge. Piąte level teraz i potem szóste. 12 level. Zaczynamy i mamy tutaj. Robimy bossa. No, już się na przywitanie z nami tutaj chciał pobić. Ona mogę ci sprzedać hity. Już się tak bardzo o to prosisz, no to mogę cię poatakować i cię wyrzucić gdzieś. Jakaś broń tutaj nie używam? Nie, wszystkie są wykorzystane, chociaż raz jakiegokolwiek przeciwnika. No, to już jest level 12, nie wiem, tutaj jest ostatnia nowa broń, więc jeżeli jakaś nowa broń jest przeze mnie nieodkryta, to znaczy, że trzeba ją będzie gdzieś poszukać głębiej. Po prostu muszę poczekać, aż mi ktoś ją da. Podpalę, usmażę was trochę. O, ja to miałem w rękach? Nie, to jest dołu. To nie jest ta sama linia jak bolu. To jest row. Katany już mieliśmy, ale ja chcę row. Kolejny przeciwnik. Ale ich tutaj pocięło. Pocięło teraz, a... Już myślałem, że będzie kombo ładne. Na 30 się skończyło. Przy okazji cięcia przeciwników zcięłam jeszcze krzak. I właśnie wyrzuciłem 50 typa w stratosferę. Oczywiście je wrzucam w stratosferę po to, żeby mieć te pieniądze, nie? To jest dodatkowy zarobek z ich wyrzucania w stratosferę. Dostał bazuką. Tych rękawic się chyba nie miałem. Jak dostać? No i sorry. Tak, nie miałem tych rękawic. Więc proszę, pierwsza rękawica mi rozwaliła. Teraz drugie. Okej, no kasa niestety w ścianie została. To mu się pokazał i dostał maty. Rękawice z powrotem. Nie uciekaj, i tak dostaniesz głowę. Teraz ty. No, trzecie to przeszło, to jeszcze czwarty i będzie. A, tu
tutaj trzeba tam przycisku znaleźć. Będzie koniec. Spadłem na dół, mogłem później zejść. Tylko jakbym potem szedł, to bym nie miał, już tych monet. Czy czwórki w monetach? Idziemy przed siebie. Co my gdzieś? Zebrałem jeszcze te monety, które nie zdążyły zniknąć. Bo jakaś tam monetka, że już zdążyła zniknąć z tych, co tam wydały. No, mogę cię pobić, dzięki. Monety znowu w ścianie zostały. W zasadzie, jak to jest, że te monety w ścianie mogą zostać? Jeszcze lecie tam do strony, że monety tam mogą zostać. To jest ciekawe. Chyba w dół mam iść. Nie, w dół to gościem się już rozwalimy. Czyli będzie trzeba pójść i przelecieć się rakietą. Pełno kości tutaj. Przeleciałem się. A, akurat tego już nie pamiętam, tutaj rakieta prowadziła. Dalej. No, zejść. Sprzedaj kilka batów. Ciebie też niech coś wejdzie. W jedną stronę, w drugą stronę i... próbuję się zdecydować, z której strony najlepiej ich atakować. Okej. Otwarte. Dostałem piłę, więc jak ja nie dostałem piły, no to trzeba się pobawić dalej makamy. Ostatnio najpierw to makamy, którą mam. Później będziemy drugą makamę wykorzystywać, przecież już nie będzie potrzeby. Mamy katan. Makamy później, ale każdą broń po kolei wykorzystuję. Chyba jak wolę w dwóch przycinkach, to dwa razy szybciej się broni. Wyczerpuję. No wyżej go. 500 już jest. Teraz ściągnę krzaka. To jest chyba... Nie, krzaka to żadnego nie było. Raczej... Nie, bo musiał być krzak. Myślałem przez chwilę, że może to rakieta jakieś tam... rozwaliła. Nie, to musiał być krzak. Bo tam liście leciały. I wchodzimy do siedziby. Bo są wszyscy, nie? Teraz będzie walczyć z Malanamirem. Pistolet na niego jest słabym pomysłem, więc... Drop. Który kiedy to był drop. Ja cię atakuję po prostu liściami. Chcesz się ze mną bić? Nie ma sprawy. Trafienie z tego właśnie. O. Okej. Uniknie. Jednak dostałem. O, i mnie rozwalił raz. Okej, pokonany raz.
pokazuje to jeden raz za mało, nie? No bo jak na bossa przystało, łatwy nie jest. Co zrobisz? O, strzelasz laser na dół strzela. Jak się okazuje, jest bardzo łatwy. Pozwolić mu zrobić się niebieski. O! O, jak się okazuje, TNT jest dobrym pomysłem na to. Chyba jak jest niebieski, to nie mogę tylko trafić. Podrapałem tymi pazurami i bossik pokonany. No, straciłem 2 życia, ale co tam. Nasza Ella została uratowana, a boss pokonany. On wybuchł i gdzieś poleciał. Kabum! Jaskinia wybucha. Dumbledore, jako że ma siłę, no to pomaga wyjść. No i wszyscy tutaj sobie opływamy przy gondole i się cieszymy uratowaniem L. Więc łapeczki, komentarze, suby, dzięki za oglądanie. W następnym odcinku będą kolejne walki, ale już będziemy robić challenge. Tutaj jedną gwiazdkę udało się zrobić po drodze, a teraz to będziemy robić pozostałe gwiazdki. Cześć!